Rozmawiamy z legendą polskiego boksu, Wojciechem Bartnikiem, który pomaga Mateuszowi Maluidzie przygotować się do kolejnego pojedynku. Przeciwnikiem Mateusza będzie Tomasz Duszak, walka za 2 tygodnie. Na jakim etapie są przygotowania? No już jesteśmy daleko w lesie, jak to mówi mój wspaniały trener, pan Ludwik Denderys, czyli już mamy wytrzymałość, siłę zrobioną. Teraz ostatni jakby akord, mam tu na myśli sparingi, szybkość, wytrzymałość szybkościowa przy okazji. No, jesteśmy, że tak powiem, już jestem zadowolony jako szkoleniowiec, tak samo Tariel z pracy Mateusza jest strasznie zdeterminowany i chętny zwycięstwa. Walka będzie na dystansie 6 rund. Liczycie na knockout może, czy to będzie raczej walka punktowa? Nie, knockouty nie bierzemy, aczkolwiek gdyby wyszło to dlaczego nie, ale tak poważnie szykujemy się na 6-rundową potyczkę, trudną. Myślę, że najgorsze będą pierwsze rundy. Tomek jest wysoki, bije takie dosyć długie ciosy, lewy, prawy. No ale myślę, że już receptę mamy na niego. Teraz tylko to udoskonalić i powinno być naprawdę dobrze. Z kim udało Wam się sparować podczas przygotowań? Ja myślę, że te dzisiejsze sparingi to były takie delikatne, z rywalami nieco szybszymi i myślę, że to jest bardzo dobrze też dla Mateusza. Tutaj koncentrowaliśmy się zdecydowanie na obronie, na gibkości, na ruchu, na boki, na pracy nóg. Natomiast już wtorek, czwartek mamy jeszcze 2 takie mocne sparingi z kategorią ciężką, super ciężką. Nieistotne, kto będzie, nie chciałbym tutaj wymieniać nazwisk, ale będą to wymagający sparing partnerzy, warunkami zbliżonymi do Tomka. Bardzo dużo pracujecie nad szybkością, gibkością Mateusza. Czy to właśnie będzie kluczem do zwycięstwa? Szybkość i ruchliwość, a nie siła Mateusza, który jest znany? Ja myślę, że siła gdzieś tam w nim cały czas jest zakumulowana. Ja myślę, że tutaj trzeba myśleć o szybkości po to, żeby uniknąć jego ciosów Duszaka. Jakby się udało to skontrować mocnym uderzeniem. Niekoniecznie jakimś takim mocnym, pojedynczym ciosem, to co Mateusz, każdy wie, że Mateusz bije ten lewy sierpowy po zejściu w lewo. Myślę, że ten repertuar będzie nieco bogatszy i tak jak mówię, nie koncentrujemy się na uderzenie pojedynczego, mocnego ciosu, wręcz przeciwnie, serią. No, będzie wiele niespodzianek. Niedawno Mateusz walczył z Krzysztofem Zimnochem, ta walka nie ułożyła mu się najlepiej, 8-rundowa. Jak pan ocenia ten pojedynek? Czego zabrakło? Ja myślę, że tutaj wielu rzeczy zabrakło. Zabrakło takiej determinacji, pewności tego, że można tą walkę wygrać. Tak, wiary w siebie właśnie przede wszystkim, żeby Mateusz wiedział, od początku wierzył w swoje możliwości, w to, że wchodzimy do ringu po to, żeby zwyciężyć. To bardziej był przekonany te swoje możliwości, że przetrwa, że to będzie dla niego sukcesem. Ja nie chciałem tego słuchać, zawsze mówiłem, że wchodzę do ringu po to, żeby wygrać. Tutaj jest trochę inaczej, ta jego mentalność już jest jakby inna, zmieniona i absolutnie zawsze mówimy po to, żeby teraz, żeby zwyciężyć. Tam powiedzmy, że troszeczkę sprawy techniczne zawiodły, mam tu na myśli obuwie, jak również mata była troszeczkę śliska i tutaj depremowało go to drugie liczenie, było też niepotrzebne, bo jednak było po poślizgnięciu się. No cóż, nauczka, wnioski wyciągnięte, chęci są do pracy, do walki następnej.